Kolekcja klasyki. Najchętniej kupowane gry komputerowe w Polsce. Polecam i pozdrawiam. Piotr Frączewski. Kolekcja klasyki, czyli coś, co zna każdy i każdy ma chociaż jeden egzemplarz u siebie. Mam zamiar wam trochę przedstawić tą kolekcję i powiedzieć wam co nieco moich wspomnień, a także to, w jaki sposób były one wydawane. Na początek zacznijmy od rzeczy kardynalnej, mianowicie samego wydania. Gry były wydawane często w całych zestawach, np. trylogie czy antologie, tak aby można było uzupełnić swoją biblioteczkę gier. Nadmienić należy też to, że była to jedna z kolekcji budżetowych, która była wydawana chyba najbardziej solidnie ze wszystkich budżetowych serii, jakie znam. Wyróżnia się na tle innych budżetówek tym, że posiada naprawdę duże instrukcje, wiele płyt, a także materiałów dodatkowych. Niech przykładem będzie tu pierwsza Mafia, gdzie otworzenie pudełka nie dość, że sprezentuje nam trzy płyty, jedną dodatkową, to dodatkowo mamy instrukcję, która jest pełnowymiarowa i jest dokładnie taką samą instrukcją jak w wersji pełnej gry, tylko że z inną okładką. Drugą kolekcją, o jakiej chciałbym wspomnieć, jest to tak zwana kolekcja Gold, w której mogliśmy kupić Gothica, Pro Skater czy inne ciekawe gierki. Charakteryzowała się jeszcze większymi instrukcjami i była jeszcze w tańszej cenie, ponieważ te kolekcje można było kupić za niecałe 19 zł swojego czasu. Sama kolekcja klasyki reklamowała się w bardzo dobry sposób, mianowicie tym, że w grach jest więcej zabawy. No, sami zobaczcie reklamę, nie powiecie, że to nie jest geniusz. Czy za 25 zł można mieć aż 60 godzin przyjemności? Pizza? To raptem 30 minut przyjemności. Bilet do kina? Maksymalnie 2 godziny zabawy. Lepiej wybrać trylogię Grand Theft Auto i bawić się przez długie miesiące za jedyne 24,90. Kolekcja klasyki. Wybierz kultowe gry. Niestety czasy srebrnej kolekcji klasyki, tej, która była najlepsza i najlepiej wydawana, minęły i już nigdy nie powrócą. Zastąpiła je lekko badziewna kolekcja pomarańczowa, która różni się już pudełkiem, które nie pasuje w ogóle do żadnej półki, jeżeli ktoś zbiera gry na PC. Słabe instrukcje, żadnych materiałów dodatkowych, często tylko karteczka z kodem na Steam, no i płytą. Tak samo można kupować gry za tanią cenę, mimo wszystko kiedyś to było 25 zł, teraz te gry kosztują prawie po 32 zł za sztukę, więc jak na tak biedne wydanie, no jest to już dosyć drogo, ponieważ czasem nawet tanie można kupić gry na Steamie. Na odmienną wzmiankę zasługuje też złota kolekcja, ponieważ ona też w pewien sposób odżyła jednak przez krótki czas. Była ekstra kolekcja klasyki złota, która wydawana była w takich oto pudełkach. Była ona o dziwo trochę lepsza, ponieważ miała jakieś normalne w miarę instrukcje, mimo wszystko gry, które były w tych kolekcjach, to często były jakieś odrzuty. Najlepszym przykładem niech tu będzie Gothic 3 z Mniejszych Bogów, który jest chyba najgorszym Gothiciem. No i jedyną zaletą tej kolekcji odnowionej było to, że była ona nieziemsko tania. Gry można było kupować praktycznie za 9 zł w tych nowych niebieskich kolekcjach. Dobrze czy źle? Nie wiem. Gry były bardzo słabe, ale można było pograć. Były też perełki, jak na przykład Spellforce, który wcześniej pokazałem. Jak widzimy, kolekcja ta przybliżyła wielu polskim graczom wiele gier, których nie mogli zdobyć w normalny sposób, a także była tania. Przez co myślę, że jest to rzecz, o której warto opowiedzieć i z którą warto się zapoznać. Mówi porucznik. Hej, hej.